W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Marynarze. Dobra, ja wam dam mikrofon, bo jesteście zaskoczeni, bo wy sobie jecie tutaj przecież, nie? A ja tu przychodzi jakiś typiarz. Może trochę taką pychę, czy coś takiego? Pychę? Pychę? A nie, no może. Możemy, poczekaj, możemy, popatrzcie, popatrzcie. No ale czekaj, jaką, bo ja nie znam słów. To ja nie zaśpiewam tego. A dlaczego nie? No to ty się podłączaj. Proszę bardzo, śpiewamy. Kamera jest. Uwaga! Akcja! W imieniu ciała pedagogicznego Wydziału Aktorskiego Krakowskiej Akademii Fryderyka Modrzewskiego. W związku z zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia zespół nauczycielski pragnie życzyć studentom i studentkom wesołych świąt. Bardzo wesołych świąt. Fantastycznej dykcji. I dobrego scenicznego wyrazu. Kochana Zosiu, życzę ci sukcesów zawodowych. Żebyś zawsze żyła w zgodzie ze sobą i żebyś zawsze słuchała samej siebie. Ja życzę wam dużo bliskości. Zdrowia wam życzę, szczęścia wam życzę. Bardzo dużo miłości. I tej pewności, że ktoś zawsze jest obok. I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Z danej sesji. My wam życzymy dużo radości i tego, żebyście codziennie się uśmiechały i miały do kogo się uśmiechać. Żeby każdy spróbował barszczyków, bo bardzo dobry wyszedł. Janek, chciałbyś coś powiedzieć? Ola? Janek? Miłości dużo ci życzę. No i spełnienia. I zdrówka. I zdrówka. Dziękuję. My jesteśmy taką rodziną, że mieliśmy nawet, to już druga nasza Wigilia, bo nam jedna nie wystarcza. Tak się dobrze czujemy w swoim towarzystwie i życzymy, żebyście wy też czuli się tak samo dobrze. Wesołych świąt. Dziękujemy. Ja bym chciała życzyć Alicji, żebyśmy częściej wspólnie gotowały, a wam, żebyście mogli tego spróbować i wszystkim wesołych świąt. Chciałam wam, moi drodzy, życzyć w oczekiwaniu na jedną gwiazdkę, a może i na więcej gwiazdek? W dawnych czasach, w czasie Wigilii naszych pradziadów, ojców i dziadów, gospodarz stawał za stołem, łamiąc się opłatkiem, życzył wszystkim, obyśmy się do siego roku spotkali w zdrowiu. I to do siego roku znaczyło, obyśmy dożyli tego siego roku. Żebyście zawsze wiedzieli, co znaczy słowo i nie dali się nigdy manipulować. A poza tym wspaniałej przyszłości. Potem życzenia się rozwinęły i zaczęto sobie składać życzenia, obyśmy żyli w pomyślności od siego do siego roku. Co znaczyło, żebyśmy żyli w pomyślności w tym roku, jak i w następnym. Teraz poważnie. A ja nie byłam poważna? Wolności. Wolności w pracy twórczej, wolności w życiu. W tym dziwnym czasie, w tym dziwnym kraju ostatnio. Do szopy, hej pasterze,
do szopy, bo tam cud. Teatru bez cenzury. Wszystkiego dobrego wam życzę. Potem życzenia Dosiego roku stały się życzeniami noworocznymi. Dzisiaj wszyscy życzą sobie Dosiego roku, a nikt nie wie, co to znaczy. Ja wiem. Bo jestem prodziekanem. Kocham cię, Milena. Kocham cię też, Artur. Ja was też kocham. Kocham. Boże, w żłobie leży teraz. Ojej, nie znam. Któż pobierzy coś takiego? No właśnie, tak, tak potrafimy i tak składamy święta, tak składamy życzenia na święta. Wszystkiego dobrego. Bądźcie zdrowi, szczęśliwi, piękni i życzymy w kraju więcej wolności artystycznej w przyszłym roku. Życzę wam, kochani studenci, żeby wszystkie sprawy... Jeszcze nie powiedziałam. Żeby wszystkie sprawy układały się śpiewająco i niech wszystko gra. Bądźcie szczęśliwi i bezpieczni. Tak jest, oczywiście dużo zdrowia, ale można się na przykład zaszczepić. Szczepiłeś się? Tak. A pan się szczepił? Oczywiście. Przede wszystkim moim studentom, szanownej kadrze, pomyślności od siego do siego roku. Kocham was, kocham was, kocham. Kocham was. Kocham was. Kocham was, słodziaki. Spełnienia marzeń i wesołych świąt. Nie, przepraszam. Tak jest. Składam państwu wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne. I tak sobie spróbowałem zebrać do głowy, jakie to byłyby najlepsze te życzenia świąteczne. No, takie, żeby nie było podziałów, żeby nie było kłótni i żeby stół był jeden. I po prostu jedno mi się to sumuje w tym wszystkim, takie jedno zdanie, że życzę wszystkim bardzo serdecznie po prostu czegoś, czego my na tym wydziale aktorskim jako ciało uczymy, mianowicie wolności. Po prostu wolności w wypowiedzi, w życiu, w miłości, w teatrze, w sztuce, na ulicy. Z tym sobie chyba przesłaniem chodźmy w nowy rok i w nowy semestr i w ogóle w świat. Dziecina,